Cześć, jak wam idzie zaplatanie koła? Ja teraz postaram się zrobić to jak najszybciej. I będę to robił na czas. Uwaga, start. Najpierw 8 szprych. Stawiam z tej strony, od strony zewnętrznej, co drugą dziurkę. Teraz jest dosyć ciężki moment, bo trzeba z drugiej strony wyznaczyć odpowiednią dziurkę. To będzie ta. Ta technika jest dosyć trudna, bo od razu wkładam wszystkie szprychy naraz, a później je układam na kole, ale chyba jest to najszybsza technika. Dobra, mam już dwie strony. Teraz zaczynam tutaj. Trochę się te szprychy plączą. Ale jakoś sobie musimy poradzić. Dobra. Ostatnie 8 szprych. Teraz zaczynamy tutaj, czyli będzie. Ten krzyż. Odpowiednio trzeba przyłożyć. I zaczynamy dokręcenie. Tak. Następne. Dalej. To mi dwie szprychy wypadły. Nie, jedna. Już się zaczyna ciężej robić, bo thank you.
Już minęło 5 minut. Najgorzej to z tymi nyklami. Właśnie ta szprycha mi wypadła, ale to ją szybko wyłożyliśmy. Bracia. Ostatni krzyż z tej strony. Tutaj. Mam już jedną stronę zrobioną. Teraz, żeby tu szprychy nie wypadły, przekładamy sobie. Jeszcze szybko porządkujemy. Te szprychy. I zaczynamy od wentylka. Czyli na pewno będzie. Te dwie szprychy się muszą tu skrzyżować. To sobie przestawimy. Kolejne dwie szprychy. To i ta. Idealnie. Czyli szprycha mi wypadła. Osiem minut. Myślałem, że zrobię to szybciej. Najwięcej czasu zajmuje to dokręcanie nykli. To jest właśnie ta szprycha, która mi wypadła. Stopimy. Dobra, ostatnie cztery. Ostatnie dwie, krzyż.
4. Kość. Stop. No. Coś mi się tu... 10 minut zaplatałem koło. 10 minut. Więc można powiedzieć, że jest to nieoficjalny rekord polski do pobicia.